Szanowni Państwo, w dzisiejszej dobie, kiedy celebryci stają się mężami narodu, występują we wszystkich sprawach, politycy chcą zostać gwiazdami, nie ma miejsca dla ludzi zwykłych, normalnych, którzy mogliby problemy społeczne przedstawiać w sposób taki, jaki czują. Myślę, że jestem jedną z tych osób, do których do niedawna przychodziliście, którego obarczaliście wszystkimi problemami związanymi z waszym życiem, z waszymi problemami rodzinnymi, a także prawnymi, i mogłem w tym pomóc. Dzisiaj, znając wasze potrzeby, dzisiaj mając ten bagaż doświadczeń, który przez 20 lat wójtowania i burmistrzowania w gminie Ryglice poznałem, mogę was reprezentować. I nie wyimaginowanych spraw, nie spraw, które nadają się na pierwsze strony gazet czy programy telewizyjne, ale tych zwykłych, tych najważniejszych. Bo przecież z tych zwykłych spraw składa się całe nasze życie. Zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy znają mnie jeszcze z działalności na rzecz demokratyzacji kraju, aby z tego obowiązku skorzystać i aby w niedzielę 9 października wszyscy udali się do urn wyborczych, bo największe zwycięstwo tych wyborów to jest wysoka frekwencja. Niech świadectwem naszego przywiązania do tradycji rodzinnych, do miłości ojczyzny, do patriotyzmu będzie głosowanie 9 października. Dziękuję Państwu, zapraszam serdecznie.